człowieku, nie weźmiesz taczki koksu, to nic nie osiągniesz. No to nie, to wcale nie jest tak. Kilku filmików, tam algorytm YouTube'a, ostatnio zacząłem trochę YouTube'a tam przeglądać. Algorytm YouTube'a mi pokazał filmiki Dawida Czechowicza, którego tam serdecznie pozdrawiam. On tam z chłopakami rozkminia tematy związane z dopingiem w kulturystyce i tak dalej, z dawkami, jakie to dawki w ogóle biorą kulturyści i tak dalej, i tak dalej. Także troszeczkę się do tego odniosę. Na początek może powiem dwa słowa w ogóle o dopingu w sporcie, bo to jest i o wykrywaniu tego dopingu, to jest jedna wielka hipokryzja w ogóle. Każdy udaje, że dopingowicze są oszustami, udaje, że ich łapie, sportowcy udają, że są czyści i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tam starają się te kontrole ominąć, czy tam jakoś z nich wybrnąć. Powiem tak, no ponad 10 lat byłem członkiem kadry narodowej i byłem objęty tą procedurą antydopingową, powiedzmy, tak? Czyli mogę coś powiedzieć na ten temat, jak to wygląda. No teraz mogę powiedzieć, bo już jestem tak jakby zawodowym kulturystą, także nie dotyczą mnie te procedury. Teoretycznie każdy członek kadry narodowej może mieć goście w postaci kontrolera antydopingowego kiedykolwiek jest, bez zapowiedzi, może przyjechać nawet do domu na trening. Teoretycznie tak może być, no mi się tak nigdy nie zdarzyło. Ale na przykład na zgrupowania kadry przyjeżdżała kontrola antydopingowa i musiała kilka próbek pobrać. No bo tak po prostu dyscypliny pod egidą Polskiego Związku i w ogóle Ministerstwa Sportu były objęte tą procedurą antydopingową, tak? Powiem wam tak, no oficjalnie nikt mnie jeszcze, nikt mnie nigdy nie przyłapał na dopingu, chociaż byłem badany. No i to różnie to wyglądało, no w kulturystyce wiadomo, jakim jest sportem, no zresztą każdy inny sport, no. Szaranowicz się tam beszta, powiedzmy, Bena Johnsona, że on tam brał doping, jednocześnie wychwalał Carla Lewisa, który się okazało, że też później brał doping. Albo się zachwyca Usainem Boltem, jego wynikami, a ciekawe, czy by się nim zachwycał. Znaczy ma pewnie też tego świadomość, że w ogóle we współczesnym sporcie bez farmakologii się żadnego tam wyniku nie osiągnie. Także te takie, czy Lance Armstrong tam złapali go po latach, powiedzmy, bo nie wiem, czy był niewygodny politycznie, może jakieś próbki mu tam przebadali, zabrali mu wszystkie tytuły, w ogóle nie wiem, z jakiej paki, przecież widać było, że on był najlepszym kolarzem w ogóle w Tour de France. Uciekał kiedy chciał i ten peloton, który za nim jechał, to była jedna wielka farmakologia. I nie o to tu chodziło, tak? No, chodziło o to, żeby go uwalić, nie wiadomo dlaczego, no i go uwalili. To tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o doping w sporcie, no. Także no... Wiadomo, każdy udaje, no jedni tak jak w wypadku kulturystyki, no od razu zawodnicy się przenoszą, powiedzmy, do federacji, w których nie ma badań i sobie startują i przynajmniej nie mają tego stresu, tak? A jeżeli chodzi o, teraz już przejdę tak bardziej do tych filmów, tam chłopaki przytaczali jakiś cykle z forów, jakichś znanych zawodników i w ogóle jakie to oni dawki biorą i trzeba brać takie dawki, no bo bez takich dawek to w ogóle nic się nie osiągnie. Ja tutaj chciałem właśnie przestrzec przed takim podejściem. Po pierwsze tak, każdy trenujący, czy to wyczynowo, czy tam amatorsko, ma swój jakiś potencjał genetyczny. I każdy stara się maksymalnie wykorzystać ten potencjał genetyczny. I naprawdę
można ten potencjał wykorzystać i niekoniecznie biorąc całą taczkę sterydów na jeden cykl, a można to naprawdę robić jakoś z głową mądrze i żeby się to kupy i dupy trzymało. Ja powiem tak, no tam oczywiście chłopaki nie wierzą w te słowa Doriana Yatesa, że on tam brał gram testosteronu, potem tam do 1,5 zwiększał. A powiem wam tak, a ja w to wierzę akurat, nie? A ja w to wierzę, bo jest to możliwe przy takich ilościach do nawet do 2 gram różnych środków naprawdę można osiągnąć naprawdę porządne rezultaty, jeżeli ma się genetykę po pierwsze i jeżeli się ciężko trenuje. Powiem wam tak, ja ze swojego punktu widzenia obserwuję wielu amatorów, którzy biorą naprawdę potworne dawki, nie wiem po co w ogóle, potworne dawki z koksu i ważą, nie wiem, 85-90 kg i się zastanawiam, po co on to robi, przecież brałby 1/3 tego i by były te same rezultaty, a Mister Olympia i tak nie z nich nie zdobędzie. Także tutaj powiem tak, no więcej nie oznacza lepiej wcale. I też powiem wam tak, no mam takie spostrzeżenia, no też na te zawody różne jeździłem przez długie lata z kadrą, czyli z taką topką polskich kulturystów, powiedzmy, tam rozmawialiśmy i tak dalej. Ja naprawdę nie widziałem, i też co można powiedzieć, oczywiście, no wszyscy kłamią, nie ma co ich słuchać tam, nie? Wszyscy kłamią i naprawdę biorą 3 razy więcej. Trzeba to dzielić razy 3, czy tam mnożyć przez 3, coś tam. No, tak to nie wygląda. Naprawdę to były ilości, powiedzmy, rozsądne. No. To nie były jakieś tam kosmiczne dawki, no bo czegoś takiego nie trzeba. Jak ktoś ciężko pracuje, ma odpowiednią genetykę, to jest podstawa. No. To naprawdę może osiągnąć wybitne rezultaty. Nie biorąc takich dawek, które tam gdzieś krążą po necie, jakieś tam kosmiczne, naprawdę kosmiczne ilości. Także moim zdaniem, oczywiście no bez środków wspomagających się nikt niczego nie osiągnie w kulturystyce, no to sobie jasno trzeba powiedzieć, tak. Ktoś tam, jeżeli by jeszcze były badania, powiedzmy, dopingowe, jak była kulturystyka w Polskim Związku, znaczy jakby Polski Związek pod egidą Ministerstwa Sportu, to co, no, albo po prostu było kilka dróg, no, albo ryzyko, albo się faktycznie przybyły lata, no, to było wiele lat, nie wiem, może teraz to się może wydawać jakoś wszystkim nie do wiary, ale to po prostu się wychodziło na czysto na zawodach, no. Ktoś może powiedzieć, i ja powiem wam szczerze tak, no, ktoś mi może teraz nie wierzyć, powie, że tam, o, teraz to ściemniasz, bo jesteś... Ja Mistrzostwa Polski w 2009 roku, wygrałem Open i zrobiłem to na czysto. Ważąc tam około 110 kg, potem jeszcze pojechałem na Mistrzostwa Europy. 2 tygodnie temu byłem zbadany i to naprawdę było takie badanie, że nie dało się, nie wiem, podmianki zrobić czy czegoś. I byłem czysty. Te lata, te początki, lat 2000, naprawdę to nie było możliwości jakiegoś zachmęcenia badań. Wtedy było naprawdę, no trzeba było wychodzić na czysto. I można było zrobić formę. No, oczywiście to nie znaczy, że cały rok jest się na czysto, tak? No, ale podczas zawodów nie może być żadnego śladu farmakologii i tyle. No i to można było zrobić niezłą całkiem formę. Także tu chciałbym troszkę przestrzec może przed takim podejściem, że człowieku, nie weźmiesz taczki koksu, to nic nie osiągniesz. No to wcale nie jest tak. Oczywiście nie podam wam tu gotowych jakichś tam recept i gotowych cykli. A może kiedyś to zrobię, nie wiem, zobaczymy. Też może ku przestrodze innych. Powiem wam tak, no ja startuję do tej pory, no startuję ponad 20 lat i na pewno gdybym brał takie ilości, jak tam krążą gdzieś po tych rozpiskach w onecie i po tych forach,
no to ile bym postartował? No, 3 lata, 2 lata, może 5 lat jakimś cudem, no. A chcę wam powiedzieć tylko tyle, że można osiągnąć mistrzowski poziom naprawdę bez... Chodzi po prostu o wykorzystanie swojego potencjału genetycznego, no. A to nie oznacza... I każdy ma naprawdę barierę. I ten potencjał można wykorzystać naprawdę niekoniecznie biorąc jakieś tam szalone ilości sterydów. No. Wszystko trzeba robić z głową i z jakimś, no, z jakimś planem konkretnym, przede wszystkim badania robić sobie i nie patrzeć, nie wzorować się naprawdę na tych rozpiskach, które krążą w internecie. No. Jeżeli nawet jakiś prosty to bierze faktycznie, no to wygląda tak, on już może idzie na całość w tym sensie, że przykładowo, jeżeli bierze 1 gram jakiegoś środka, on jakąś, jakieś działanie ma, jakąś robotę robi. Jeżeli on weźmie 2 gram, czyli podwoi o 100% tą dawkę, efekty się zwiększą maksymalnie 1-2%. Tak to wygląda. I on dla tych 1-2% większych tam jakichś wyników wali w siebie 100% więcej sterydów. A może walnie jeszcze kolejny gram, czyli o 300% zwiększa, a się efekt zwiększy o 2, czy kolejny procent, albo o 2%. Czyli to jest takie balansowanie, powiedzmy, no a jeżeli jeszcze nie ma genetyki na taką topkę zawodowców, no to może sobie tak walić i będzie tam zajmował takie miejsca, jak zajmuje i się, powiedzmy, wycofa, bo jest sezonowcem i się wycofa po 2 czy 3 sezonach i tyle jego kariera się skończy. No. Aby zajmował podobne lokaty, gdyby właśnie te 300% mniej brał dawek i te procenciki, powiedzmy, które by osiągnął dzięki zwiększonej dawce, nic mu kompletnie nie dają. A rujnują zdrowie 300% razy bardziej. Także takie, mam takie przemyślenia po tych filmach chłopaków tam. Akurat wpadły mi tam na YouTubie te filmy, algorytm mi je wyświetlił. I takie mam przemyślenia odnośnie, no. Wiadomo, każdy jest dorosły, mam nadzieję, że to każdy dorosły już bierze jakąś farmakologię i robi sobie jak chce, ale też chciałbym taki podsumowując powiedzieć, że nie dawka sterydów robi z ciebie mistrza, naprawdę. I naprawdę wiem coś o tym i uwierzcie mi, że warto czasem 2 kroki do tyłu przyjrzeć się temu i nie niszczyć sobie zdrowia i takim podejściem, to by też psychikę zryć całą, no i tak dalej, no to też w ogóle teraz co w ogóle nie do pomyślenia było kilka lat temu, no chłopaki po 20 parę lat już jadą kilka lat non-stop na towarze i no i fajnie jest wszystko. Nie wiem, non-stop, to można i to lecieć sobie, nie wiem, jak już jakieś mniejsze ilości, już bez odbloków, no to może po 40, jak już ten organizm, tak, ten układ hormonalnie funkcjonuje, no ale 20-paroletni chłopak non-stop daje czadu, no to jest też trochę bez sensu, no. No ale tak, mówię, każdy jest dorosły, tylko chciałem temu filmik, żeby posłużył jako taką małą refleksję, no, bo wiadomo, że każdy i tak będzie sobie robić, co chce, tylko chciałem, żebyście się troszeczkę zastanowili, troszeczkę zreflektowali nad tym, że jednak naprawdę te ilości, które tam gdzieś krążą po internecie, to jest jakieś... W większości ja uważam, że to są bajki, naprawdę. Można w kategorii ciężkiej nawet osiągać sukcesy i jedną piątą tych rozpisywanych tam w necie ilości osiągnąć i trzeba sobie, przede wszystkim nie do pieniędzy, to już nie wspomnę. Chyba trzeba non-stop zarabiać i całą kasę pakować w koksy. To jest kompletną bzdurą. Zwłaszcza młodzi ludzie, którzy powinni jakoś te pieniądze inwestować na przyszłość i tak dalej. W koksy ładować i prawda, który to jeszcze niewiele powiedzmy tam. No dobra, to tyle dzisiaj ode mnie. Także mam nadzieję, że kilku, czy tam chociaż osobom dałem do myślenia. Także trzymajcie się do następnego.